Witaj na kanale Sztuka Mieszania. Mam na imię Aleksander i dziś z ogromną przyjemnością wprowadzę Cię w tajniki szejkowania. To prosta technika, wokół której narosło sporo mitów. Które składniki należy wstrząsać? Czy to, jakie ruchy wykonujesz szejkerem, jakiego rodzaju i ile lodu użyjesz, ma znaczenie? Już wkrótce poznasz odpowiedzi na te pytania. Jeśli chcesz osiągnąć taki efekt, obejrzyj ten odcinek i zostań mistrzem szejkowania. Szejkowanie to energiczne wstrząsanie koktajlu w szejkerze wypełnionym lodem. Jego celem jest połączenie i napowietrzenie składników, schłodzenie ich oraz rozwodnienie. Po 10 sekundach intensywnego wstrząsania temperatura koktajlu obniży się do około minus 6 stopni Celsjusza. Co równie ważne, lód rozpuszczając się oprócz oddawania zimna rozcieńczy intensywny smak składników koktajlu. Wyobraź sobie picie soku cytrynowego na czysto w porównaniu do tego rozcieńczonego wodą. Gęste lub nieklarowne składniki takie jak soki cytrusowe, pire owocowe, białko jajka, mleko czy śmietanka wymagają szejkowania, jeśli chcesz skutecznie połączyć je z alkoholem. Co bardzo istotne, energiczne wstrząsanie silnie napowietrza mieszankę. Koktajl zostaje nasycony mikroskopijnymi bąbelkami powietrza. To właśnie one otwierają i uwypuklają aromaty, których bez szejkowania nie można by było odnaleźć. Rolę szejkera może spełnić słoik o pojemności około 800 ml lub powyżej 1200, jeśli chcesz przygotować dwa koktajle jednocześnie. Duża masa szkła sprawi, że część lodu z Twojego koktajlu rozpuści się tylko po to, aby schłodzić sam słoik, a nie drinka. Stąd lepszym rozwiązaniem jest metalowy shaker. Dostępnych jest kilka rodzajów shakerów. Kobler składa się z trzech części. Kubka, głowicy z wbudowanym sitkiem oraz przykrywki. Jego mniejsze 500 ml wersje świetnie sprawdzają się do koktajli o małej objętości, np. Daiquiri czy Cosmopolitan. Przy wprawnym, rotacyjnym szejkowaniu uzyskasz intensywnie napowietrzony koktajl. Minusem jest mały otwór sitka, co spowalnia przecedzanie drinka. Parisienne to dwuczęściowy shaker. W jego większej wersji możesz przygotować dwa koktajle jednocześnie. Boston Shaker w wersji z dwoma metalowymi kubkami, tak zwany Tin-Tin, jest ulubionym wyborem barmanów. Polecam go również Tobie. Dla bardziej wprawionych możliwe jest wstrząsanie dwoma shakerami jednocześnie. Bez względu na to, jaki shaker wybierzesz, kup go w sklepie barmańskim. Wszystkie inne w najlepszym wypadku kończą jako ozdoba na półce. Są nieszczelne lub po szejkowaniu ciężko je otworzyć. Jeśli szejkujesz przy użyciu lodu wyjętego prosto z zamrażarki, najpierw nalej składniki do większego kubka. Następnie dorzuć lód, wypełniając 3/4 jego pojemności. W przypadku słoika będzie to połowa do 2/3 całości. Ta pozostawiona przestrzeń pozwoli kostkom lodu nabierać rozpędu i efektywniej napowietrzać koktajl. Jeśli używasz lodu wyjętego z zamrażarki wcześniej i już rozpuszczającego się, musisz pozbyć się nadmiaru wody lodowej. Najpierw dorzuć lód do pustego, większego kubka, a sam koktajl zbuduj w tym mniejszym. Odceć wodę lodową i dopiero teraz przelej składniki drinka na lód. Co do zasady, im gorszej jakości lód, tym więcej musisz go dodać i krócej szejkować. Małe, mętne, wodniste kostki powinny wypełnić większy kubek szejkera całkowicie, zaś słoik do 4/5 objętości. Następnie włóż pod kątem mniejszy kubek do większego i dociśnij lub lekko uderz w górę szejkera. Staraj się nie obejmować szejkera całymi dłońmi. Trzymaj go pewnie palcami. Lód ma chłodzić koktajl, a nie Twoje dłonie. Jedną ręką przytrzymaj oba kubki na łączeniu, a drugą dół większego kubka. Podczas wstrząsania nie musisz przesadnie obawiać się o nagłe otwarcie się szejkera. Lód chłodzi jego zawartość, jak i sam szejker. Metal kurczy się, tworząc wewnątrz częściową próżnię. To zacieśnia połączenie między kubkami do tego stopnia, że czasami ciężko je otworzyć. Teraz energicznie wstrząsaj około 10 sekund. Rozpocznij od kilku wolnych ruchów, tak aby lód miał szansę zahartować się w kontakcie z ciepłym płynem. Następnie przyspiesz i włóż w tę czynność więcej energii.
Bazowy ruch to ten poprowadzony zza Twoich barków przed siebie prawie do wyprostu rąk. To, w jaki sposób szejkujesz, zależy już od Ciebie. Odnajdź swój styl i rytm. Rozluźnij ciało, oddychaj normalnie, pracuj rękami i nadgarstkami. Szejkowanie jest tak wydajne, że już po 10 sekundach intensywnego wstrząsania zawartość szejkera osiągnie równowagę termiczną. Zarówno płyn, jak i lód będą miały tę samą obniżoną temperaturę do około minus 6 stopni Celsjusza. Im koktajl zawiera więcej alkoholu, tym niższą temperaturę może osiągnąć. Dalsze szejkowanie nie ma większego sensu. Ważne, by nie wstrząsać krócej niż 8 sekund. Wtedy koktajl będzie zbyt ciepły i za mało rozwodniony. Wymyślne ruchy barmanów mogą robić wrażenie, jednak niezależnie od techniki, finalne rozwodnienie i temperatura po 10 sekundach wstrząsania będą zawsze podobne. Z kolei na teksturę gotowego koktajlu, jego większe napowietrzenie ma wpływ duża częstotliwość ocierania się kości lodu o ścianki shakera. Dynamiczne, rotacyjne szejkowanie wytworzy więcej mikroskopijnych bąbelków powietrza. Teraz otwórz shaker i przecedź zawartość. Nie musisz używać siły. Przyciśnij palcami po prawej i lewej stronie od miejsca, gdzie oba kubki są najciaśniej ze sobą połączone i tworzą linię prostą. Ostatecznie możesz uderzyć otwartą dłonią po prawej lub lewej stronie. Do przecedzenia użyj strainera oraz drobnego sitka. Jeśli używasz słoika, przytrzymaj zawartość wieczkiem, a następnie przecedź przez dowolne sitko. W większości przypadków stosuję podwójne cedzenie. Do koktajlu nie dostają się drobinki lodu, które dodatkowo rozwadniałyby już gotowego drinka. Sitko zatrzymuje również miąższ cytrusów czy inne drobne kawałki użytych składników. Efektem jest jednorodna konsystencja drinka. Po właściwym wyszejkowaniu możesz odebrać nagrodę w postaci schłodzonego i napowietrzonego koktajlu. Nie daj mu czekać, wypij go maksymalnie w ciągu kilku minut. Tysiące mikroskopijnych bąbelków powietrza nie utrzymuje się zbyt długo. Sekunda po sekundzie napowietrzona tekstura zanika, a w przypadku koktajli serwowanych bez lodu ich temperatura wzrasta. Pamiętaj przy tym, że alkohol to nie przelewki. Szejkowany koktajl wypij szybko, jednak przed następnym zrób sobie dłuższą przerwę i nie zapomnij o szklance wody. Dziękuję Ci za dziś, a jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, zostaw proszę pod filmem łapkę w górę i kliknij ikonę subskrypcji. Będę Ci za to bardzo wdzięczny. Do zobaczenia przy kolejnym drinku.